Szanowni Państwo, najpierw poprosimy o informację, czy nas słychać i czy nas widać. Widać na pewno tak, ale czy nas słychać? Ktoś pisze wiadomość. Świetnie. O, pięknie. Dobrze. Poczekamy sobie jeszcze. Słychać dobrze. Świetnie, Panie Ewo. Cieszymy się. Miło poznać na żywo. <laughs> Cześć, Karolina. Poczekamy sobie jeszcze, mamy parę minut do, do rozpoczęcia się webinaru. To może powiem to co najmniej dwa razy, więc już pierwszy raz sobie powiem teraz, że nasz webinar będzie się składał jak zawsze zresztą z dwóch części. Pierwsza część, ta znacznie, znacznie dłuższa, to będzie część, gdzie odpowiemy na każde Wasze pytanie, które będzie, albo przynajmniej postaramy się odpowiedzieć na każde, bo zobaczymy, jak nam czas pozwoli, ale na pewno na, na większość pytań uda nam się odpowiedzieć, a chcemy odpowiedzieć na wszystkie. A druga rzecz jest taka, że ta druga część będzie, tą część gdzieś na pytanie nie będziemy odpowiadać, gdziebym bym poprosił tylko Waszą atencję. I tak to będzie wyglądało. Dobra. Webinar jest nagrywany, więc jeśli ktoś chciałby się później coś przypomnieć, sprawdzić, co tam chłopacy mówili, to będzie go można później na YouTubie od jutra sobie obejrzeć. Tak czy siak czekamy jeszcze. Tak czy siak czekamy jeszcze sobie troszeczkę. Muszę się zorientować, że tu mam kamerkę, tu mam pytania. To takie. Takie to. Yy, śmieszne. Dobra. Ja kiedy... też nie wiem, gdzie mam się patrzeć. Ty się patrzysz tu. Okej. Okay. Dobra. Yy, M pyta. Kiedy po bańkach można iść na saunę? No kiedy? No, po 24 godzinach możesz iść na saunę, ponieważ pole już się zamkną i jest to całkowicie bezpieczne. Możesz spokojnie pójść na saunę po 24 godzinach do 24 godzin. No jest to ryzyko, że dojdzie do tak zwanego szybkiego odprowadzenia ciepła w miejscach, gdzie były stawiane bańki i dojdzie do podrażnienia skóry. Możecie to po prostu boleć. I ta plama bólu może się utrzymywać przez kilka dni, więc lepiej sobie te 24 godziny odpuścić. Okej. Okay. Dobrze, a generalnie będziemy sobie dzisiaj mówić o stawianiu baniek dzieciom i dorosłym, bo to jest naj, naj, najwięcej pytań. Omówimy sobie również, co się robi w przypadku wyjścia bombli, bo, yy, bo o, te, o te bąble, o te słynne bąble, w sumie jest mnóstwo pytań, czy to poparzenie, czy nie poparzenie, a może już poparzenie, a może jeszcze nie, Więc o tym sobie też będziemy mówić. I pojawiło się drugie pytanie: jak stawiać banki przy kamieniach w woreczku żółciowym? No. Pytanie czy celem postawienia baniek jest to, żeby się pozbyć tych kamieni w woreczku żółciowym czy co? Ale generalnie same kamienie w sobie w przeciskazian do zabiegu nie są i obstawiamy, jak my zawsze mówimy, obstawiamy zawsze cały brzuch. Nie ma czegoś takiego, że obstawię tylko na żołądek, tylko na wątrobę, tylko na trzustkę, tylko na cokolwiek innego, bo proszę pamiętać, że narządy wewnętrzne są w 3D na różnych głębokościach i wzajemnie tak jakby się na tych głębokościach przenikają. Czyli jak patrzymy od przodu, mamy na przykład żołądek, ale za tym żołądkiem jest już wątroba. I wtedy co? Obstawiliśmy wątrobę, czy żołądek, czy jedno i drugie. Tak? O tym trzeba pamiętać, że nie da się postawić baniek tylko na jeden narząd, bo tak naprawdę nie wiemy tak naprawdę odkąd dokąd u danej osoby ten narząd sięga. Więc żeby uniknąć takich problemów, obstawiamy cały brzuch. Nie mówiąc dużo o tym, że tam jest jeszcze układ limfatyczny i układ naczyniowy, więc yy, tak naprawdę to stawiając na brzuch, to nigdy nie miałem pewności, czy rzeczywiście obstawiliśmy nad danym narządem, czy może odstawiliśmy nad innym. No, dlatego obstawiamy całe. Czy bańki pomagają przy migrenie? No, to jest dobre pytanie w sumie. Yy, może tak: podzielimy sobie to pytanie na dwie części. Na pierwsze opowiem ja, a drugą opowie Krzysztof. Pierwsza część tego pytania jest taka, czy faktycznie mamy do czynienia z migreną? I przepraszam Małgorzato, ale muszę dopowiedzieć, że pamiętaj, że yy, migrena to jest zawsze ból połowiczy głowy, czyli boli mnie albo prawa, albo lewa strona. Tak nie jest tak, że jak cię boli głowa z dwóch stron na raz, to raczej na pewno w 99% przypadków nie jest to migrena, tylko napięciowy ból głowy. Migrena to jest to ból jednostronny, najczęściej zlokalizowany za okiem i bardziej to oko jakby chciało wyskoczyć, czyli jest to ból rozsadzający głowę od środka, a a nie jest to ból ściskający. W przypadku trzeba to sobie najpierw rozróżnić. Dobra, a teraz czy banki pomogą przy migrenie? Opowiedz. Tak, jeszcze trzeba tutaj ważne co powiedzieć, to to, że zarówno migrena, jak i napięciowe bóle głowy mogą generować aureę, czyli to, że masz światłowstręt, czy wymiotujesz podczas bólu głowy, to wcale nie znaczy, że masz migrenę. Możesz mieć też napięciowe bóle głowy. I teraz jeżeli chodzi o migrenę, to tutaj mamy, Bańkami dość ograniczone możliwości, ponieważ możemy zastosować aplikację przestrajającą, czyli możemy zastosować ogólną aplikację na obniżenie napięcia nerwowego, na przestrojenie organizmu, czyli na tutaj zmniejszenie stresu. I ona też nam będzie obniżać ciśnienie, więc pośrednio może wpływać na ten ból, który będzie rozsadzający za okiem, ponieważ bezpośrednim powodem migreny będzie wzrost ciśnienia w splocie za gałką oczną, w splocie żylnym. A jeżeli chodzi o napięciowe bóle głowy, no to tutaj możemy stawiać aplikację na karku, możemy stawiać aplikacje na mięśniu czworobocznym, na barkach i to będzie ładnie pomagać. No i jak to zróżnicować? Najprościej właśnie w ten sposób, że migrena, tak zwana z łaciny chemikrania, czyli po łacinie połowiczy ból głowy, czyli zawsze boli jedna strona. Może bole dzisiaj prawa, jutro lewa, ale zawsze jedna. Przy nie będzie bólu tutaj, tutaj, ani tak. On zawsze On będzie połowiczy. A przenapięciowych będą, będą te poprzednie sytuacje. Dobra, idziemy dalej. Tu było ciekawe pytanie. Pani Karolina. U niektórych z moich klientów ślady zostają na bardzo długo, dwa miesiące. O czym po postawieniu baniek nie jest ciemny zazwyczaj, tylko delikatnie czerwony? Dlaczego się tak długo się utrzymuje? No to dlaczego się tak długo utrzymuje? Jeżeli mamy niewydolny układ naczyniowy, jeżeli mamy słabą kondycję ogólną organizmu, to wynaczynienia będą się bardzo długo resorbować, ponieważ ten człowiek po prostu bardzo słabo się goi i dlatego mogą bardzo długo zostawać wynaczynienia po prostu w postaci takiego zastoju, zwłaszcza u osób, które są obrzęknięte, które mają problemy z krążeniem, z wprowadzaniem płynów, to może tak być. Po prostu ta wymiana zachodzi bardzo, bardzo powoli. Dobra. E... Czy można stawiać bańki osobom z problemami serca, na przykład migotanie przeciągów? Można. I czy przy cukrzycy, czy można? Oczywiście, że można. Nie jest to żadne przeciwwskazanie, bo w sumie czemu by to miało być przeciwwskazanie pani Marleno? Jeden taki wyjątek, jeżeli macie do czynienia z osobami, które mają powikłania przy cukrzycy, na przykład już stopę cukrzycową, czy niegojące się rany, no to bardzo uważajcie, żeby skóry nie uszkodzić, no bo taka rana po prostu po bańce po uszkodzeniu skóry, czyli jeżeli wyjdzie bąbel i zostanie rana, no to ona się nie będzie po prostu goić i możecie, możecie jakby popchnąć tego człowieka w stronę tamtego świata szybciej, niż byście chcieli. Dobra, tam było pytanie wcześniej, jak stawiać bęki na rwę kulszową. Spodziewa się się, się takiego pytania, dlatego, dlatego webinar się troszeczkę inaczej nazywa, bo to pytanie i tak by padło i tak. No i teraz jak postawić bańki na rwę kulszową? Yy, no, właśnie, jeśli problem rwy kulszowej jest taki, że najgorzej jest rano, najgorzej jest po zasiedzeniu się, yy, najgorzej jest po spoczynku jak się pacjent, pacjentka rozrusza, to wtedy bóle mijają, przechodzą, a się zmniejszają, no to to nie jest prawdziwa rwa kulszowa, tylko możemy to sobie nazwać rzekomą. Yy, I wtedy obstawienie baniek na choćby na przykład całą jamę brzuszną, czyli cały brzuch. A następnym spotkaniu choćby górnej części pośladków zmniejszy problem rykluszowej. Natomiast jeśli ból rwykłuszowej nasila się wraz z chodzeniem, to tutaj nie ma co grywać, bańki raczej nie pomogą. Dobra. Czy bańki pomogą na dne Bańki będą pomagać przy chorobach autoimmunologicznych, ponieważ będą. Zmniejszać tzw. IGE, czyli będą zmniejszać stan zapalny, będą też zmniejszać cytokiny prozapalne, czyli, czyli takie sterowniki zapalenia. Tylko że ważne jest to przed niemoczanowej, żeby zastosować aplikację przestawiającą, czyli stawiamy dużo baniek, najlepiej obstawić wtedy cały brzuch, ponieważ poprawimy kondycję narządów wewnętrznych, a jak wiemy, w niemoczanowej, odkładanie się kryształków moczanu, czyli zaburzenie resorcji tych. Tychże kwasów jest tutaj problemem, więc poprawiając kondycję narządów wewnętrznych, będziemy zmniejszać objawy dymoczanowej. Na no jakie problemy choroby wskazane jest stawia niebanek? No. Strasznie ogólne pytanie. I strasznie długa odpowiedź. Tak, no to. Na jakie problemy? Może pani Magdaleno, może opowiemy, na co najczęściej się stawia. Bańki, bańki ogniowe według nas albo według naszych kursantów, tak? Może to będzie prościej, bo na pytanie, na jakie choroby są, jakie są wskazaniem, strasznie tego jest dużo. E, e, możemy, później się może pani do mnie odezwać na maila. Pani Mabo się zapisała na webinar, więc ma pani maila do mnie, a pani mogę później wysłać takie ogólne wskazania do, do stawiania bań i do przeciw, i przeciwwskazania. Natomiast Natomiast my o wskazaniach i przeciwwskazaniach nie my, w sumie, tylko Krzysztof dzieli się wszędzie w internecie, na Facebooku, Instagramie, YouTubie, TikToku, na wszystkich mediach dzieli się dzieli z tym na co dzień, więc te informacje, te informacje i tak są zawarte. Ale jeśli chodzi o takie najczęstsze problemy, no to oczywiście i o tym będziemy mówić dzisiaj najwięcej, to będą choroby infekcyjne, tak, przeziębienia grypy. To najczęściej. Później my w gabinecie stawiamy dużo baniek na problemy na problemy z funkcjonowaniem narządów wewnętrznych, tak? Czyli na, choćby na przykład refluks, choćby na przykład zaparcia, tak? Albo wzdęcia. Takie bańki można postawić. Stawiamy również bańki w przypadku bóli wybudzających w nocy. Tak, tak. I na alergię jeszcze. I na alergię. Dość często mi się zdarza stawiać bańki na alergię dzienne. Stawiamy również bańki i uczymy tego na naszych kursach. Stawiamy również bańki na My to nazywa się aplikacją ginekologiczną, ale generalnie chodzi o układ moczowo-płciowy, tak to by u kobiet bądź u panów. Główne wskazanie do tej aplikacji to są bóle miesiączkowe. Wtedy można obstawić, tak jakby w kolejnym momencie, podbrzusze bańkami na zmniejszenie bólów miesiączkowych. Ale na przykład całkiem niedawno miałem pana, chociaż już w sumie dawno, miałem pana, który do mnie trafił sprzedziwiony pęcherzem. Zastosowałem do aplikacji, jeszcze inne techniki, które stosuję w takich przypadkach, i to zapalenie pęcherza również u pana już następnego dnia ustąpiło. Czyli aplikacja ginekologiczna pomaga również panom? Tak, tak. <laughs> tak. Dobra. Musimy zmienić to na aplikację urologiczną. Pani Małgorzato. Bańki ogniowe to są też próżniowe. Bańki plastikowe są też próżniowe. Wszystkie bańki są próżniowe. Czy ogniowe są lepsze? Ale jak bardzo? No, nie wiem jak bardzo. Natomiast my uczymy wszystko na bańkach ogniowych i stawiamy ogniowe. Bańki ogniowe nie są bardziej niebezpieczne, wręcz przeciwnie. Jeśli, jeśli są stawiane w odpowiedni sposób, to są bardzo bezpieczne i mało tego są przyjemniejsze niż bańki bezogniowe. No i główna, główna rzecz, która tutaj przemawia za bańkami ogniowymi, jest taka, że. Cała metodyka stawiania bańek i wszystkie aplikacje, może nie wszystkie, ale bardzo dużo aplikacji, no wywodzi się jednak z zamierzchłych czasów, gdzie nie było takich tworów jak bańki bezogniowe. A co wynika z fizyki, bańki ogniowe i bezogniowe działają inaczej. Ja nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy. Działają lepiej, gorzej. My twierdzimy, że bańki ogniowe działają lepiej z praktyki, ale jestem w stanie na pewno stwierdzić, że działają inaczej. W związku z tym pytanie: Czy możemy stosować tą samą metodykę pracy, która została stworzona na bańkach ogniowych, przy bańkach bezogniowych? Moim zdaniem, moim zdaniem nie. Dlatego używamy wyłącznie bańek ogniowych. Bezogniowe dopuszczamy do używania w chorobach mięśniowo powięziowych czyli w zwiększeniu, zwiększonym napięciu mięśniowym na przykład. Natomiast bańki ogniowe stosujemy w każdej innej sytuacji. Dobrze. Jeszcze trzy pytania, i ruszamy z tematem. Później będzie do tych pytań oczywiście wracać. Gdzie stawiać bańki na sztywność karku, gdzie występuje ból głowy i ból mięśni potylicznych? No to dawaj. Możliwe jak najwyżej na karku, po bokach i na całym mięśniu czworobocznym, aż do łopatek. Tak naprawdę cały obszar od szyi aż do połowy pleców można tutaj obstawić bez żadnego problemu i to będzie najlepsza opcja. A jeśli sztywność na karku jest również, albo nawet większa stydność jest po nocy, to również obstawienie brzucha, całego brzucha, będzie również tutaj wpływało na poprawę na stanu zdrowia, na poprawę tych poranków, na lepsze samopoczucie o poranku. Gdzie postawić bańkę i jakie bańki, żeby ruszyć limfę? No i tutaj to, to jest to jest, konkret, to jest takie pytanie, gdzie potrzebowałbym konkretnie, jaki to jest pacjent i z czym ma problem i przeprowadzić z nim wywiad, bo generalnie to na brzuchu, ale pytanie, czy jest zastój limfy w całym organizmie, czyli wszystkie kończyny, czy w kończynach dolnych, górnych, w całej, yy, czy w jednej nodze, czy w dwóch, czy w obu nogach, no nie wiemy tego, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli postawisz na brzuchu, to na pewno ruszysz limfę. W jakim miejscu stawiać bańki na zaparcia? Na brzuchu. Cały brzuch. Tak. Cały brzuch. Czy można stawiać bańki dziecku, który ma problem z nerką cysty? Y, cysta jest tym problemem z nerką? Jeśli tak, no to generalnie cysty, co do zasady, przeciwwskazaniem do, do postawienia baniek, nie będą. Więc można. Jeśli są inne problemy z nerkami, to nie wiem, bo nie wiem, jaki to miałby być problem, ale jeśli tak rozumiem pytanie, to można. Czy osoba z przypomnieniem kręgosłupa można stawiać bańki? Oczywiście, że tak. Moje ulubione pytanie, tak. z racji tego, że w ostatnie jestem, pytanie, lecimy. No. Że jestem fizjoterapeutą, to jeżeli ktoś mówi, że nie wolno stawiać bańek, jak jest przepuklina kręgosłupa, to znaczy, że nigdy w życiu nie widział, jak kręgosłup wygląda. Kręgosłup jest obudowany mięśniami to jest na takiej głębokości, że naciskiem prawie nie jesteśmy w stanie tam dojść, a co dopiero bańką. Spokojnie można postawić bańkę nawet na kręgosłupie przy przepuklinie gwarantuje, że bodziec ciśnieniowy nie dojdzie do krążka międzykręgowego. Nie ma takiej możliwości. Y Dobrze. Dokończymy wątki, bo się pojawiło parę pytań. Jaki wymiar powinny mieć bańki? My stawiamy osobom dorosłym bańki o jednym rozmiarze. To jest bańka rozmiar 3, 40 mm średnicy wewnętrznej. 40 mm średnicy wewnętrznej. Takie stawiam bańki osobom dorosłym. Tak generalnie możliwie jak największe na brzuchu. Cześć Krzysztof. Tak. Jakie bańki lepsze, duże czy małe? No, pytanie do kogo. Czy do dziecka, czy do sobie dorosłe? Dziecko jakie duże? No to jest zbyt ogólne pytanie, panie Darku, ale jeszcze do pani Marleny, bo się pyta o te zaparcia, co ile dni stawiać bańki na brzuchu? No, co trzy dni można zacząć. Tak, o ile wynaczynienia się ładnie tak. goją, i nie ma takiej sytuacji, że wynaczynienia nie bledną, to można stawiać. Dobra, jeszcze jedno pytanie bo jest bardzo ciekawe. Oczywiście, że ile tych baniek pani Agnieszko tyle, żeby obstawić cały brzuch? Jak przyjdzie pani 50 lat, to postawi Pani 50 kilo, przepraszam, to postawi Pani mniej baniek, a jak przyjdzie facet 120 kilo, to postawi Pani więcej baniek. A Więc jak ja nie... to najwięcej. Tak. <laughs> <laughs> Więc nie mogę Pani powiedzieć, ile tych baniek, bo w co drugim pacjencie skłamie. Więc tyle, aby obstawić cały brzuch. Jeszcze się tylko co. A, tu było pytanie. Yy, tu było pytanie, czy można bańki na opatkach? Oczywiście, że można zostawiać bańki na opatkach. Nic tam się nie wsysnie w tą bańkę, żadna łopatka. Mowa tutaj o osobach dorosłych i dzieci od 12 roku w górę, mniej więcej. Oczywiście, że można stawiać bańki na łopatkach. Nawet mamy film, gdzie ja stawiam... Przepraszam. Nawet mamy film na naszym YouTubie, gdzie Krzysztof jest pacjentem. My wykonujemy na co dzień w gabinecie również zabiegi igłoterapii i wbiłem Krzysztofowi igłę właśnie w mięśnie, w mięśnie dokładnie podgrzewieniowe, czyli no. Na łopatkę. Tak, tak, jakby w środkową część łopatki, do czasu aż do tej łopatki dojdę. I tam weszło 3,5 cm igły. Oczywiście to go nie bolało, jak widać, pacjent przeżył. Tak. Y to go nie bolało. 3,5 cm, więc. Jakie duże ciśnienie by musiał być, żeby cokolwiek zrobić, no to w ogóle nie wiem, jak to zdanie dokończyć, bo to się nie stanie. Tam nic się nie stanie, nic się nie uszkodzi. Oczywiście jest, że stawiają bańki na łopatkach. Brodiec próżniowy nie dojdzie do opatki. To jest ta sama sytuacja, jak z kręgosłupem. I później jeszcze powiemy, kiedy nie stawiać na opatki, ale to później i to nie ze względu na to, że nam się coś uszkodzi, tylko ze względu na, na kiepskie odczucia podczas zabiegu u osób bardzo szczupłych, ale to później będzie. Dobra. O lecimy, ci jeszcze powiedzmy? No to mów. Więc jeżeli chodzi o literaturę, to ja nie znalazłem takiego jednego kompedium wiedzy, które, które zawierałoby wszystkie tematy odnośnie baniek w taki sposób nowoczesny, no bo większość niestety zawiera dużo mitów. Więc generalnie mamy własne stworzone przez nas takie kompedium. Natomiast najlepiej opierać się o całą literaturę, jaką znajdziecie, bo ja tak robię, i do tego najlepiej przeglądać aktualne badania naukowe na temat stawiania baniek, których jest naprawdę bardzo dużo. Dobra. Idziemy dalej, bo webinar trwa a myślę, jeszcze nie przedstawiliśmy. <noise> Dobrze. Jaki jest nasz cel tego webinaru? Jest taki, abyście mieli Państwo wszyscy, no, poznali troszeczkę więcej informacji odnośnie tych baniek, aby te bańki bezpiecznie i skutecznie były stosowane praktycznie w każdym domu. Więc, więc, więc chcielibyśmy Państwu po prostu powiedzieć dlaczego te bańki działają, jak je stawiać i po to są te webinary, po to są te nasze odpowiedzi na te, na te wszystkie Wasze pytania. Mamy też taką misję, bo już tak mimochodem tutaj o tym powiedziałem, naszą taką misją, którą liczymy, że kiedyś się spełni, jest to, że każdy w domu będzie miał taki zestaw baniek i będzie mógł stawiać bańki swoim dzieciom, mężowi, żonie, jeśli któryś z domowników zacznie chorować, zgadza się? Tak, powoli tak. już się to spełnia, powoli. <laughs> Powoli. <laughs> tak. Dobrze. No i co? Przedstaw się. Ja nazywam się Krzysztof Konik. Prowadzę dla Was kanały edukacyjne, z których pewnie się zapisaliście na ten, na ten webinar. Jestem fizjoterapeutą i y, mistrzem w zawodzie naturopata. Y, terapeutą manualnym. Y, głównie pracuję tutaj koncepcją FRSC, która wyróżnia indywidualne podejście do pacjenta. Y, Wiele lat już stawiam bańki, pogłębiam tą pasję i naprawdę no, przeczytałem bardzo dużo opracowań na temat stawiania baniek, i po prostu czytam wszystko, co znajdę we wszystkich możliwych językach, więc no, zbieram sobie tą wiedzę i staram się na bieżąco też korygować się w kierunku bardziej nowoczesnych podejść i obalać mity, które bardzo często pokutują przy stawianiu baniek. Dlatego jestem tutaj dla Was i będę prowadził ten webinar. Dobrze, Aś nazywam Michał Mucha, jestem również tak samo jak Krzysztof fizjoterapeutą, mistrzem w zawodzie naturopata, na co dzień przyjmuję pacjentów głównie bólowych, głównie ortopedycznych, ja jestem, ja jestem tą drugą stroną, tą drugą stroną kształtować i Krzysztof nagrywa, informuje Was o wszystkim, a ja pilnuję, żeby to wszystko tam ładnie Wam działało, więc jeśli coś nie działa... To Krzysiek miał rację w wartości, ale po prostu coś się popsuło pewnie z mojej strony, więc zawsze staram się to naprawiać. Tak. Tak. Yy, więc tak to wygląda. Bańki ogniowe stosuję w gabinecie na co dzień. Również razem z Krzysztofem prowadzę szkolenia zestawienia baniek. Yy, no i co? Cieszę się, że mogę się z wami spotykać na tych webinarach, na kursach w gabinecie. Bańki ogniowe wracają do łask, co nas bardzo cieszy to jest naprawdę fajna i bezpieczna metoda, bańki ogniowe tak są bezpieczne do stawiania bańek na co dzień dzieciom, dorosłym, wszystkim. Tak jest. O ostatnie kilka miesięcy to co chwilę widzę, że jakiś kolejny fizjoterapeuta zaczyna stawiać bańki, więc tak. bardzo się z tego tytułu cieszę. Dobra. Na co dzień przyjmujemy w Poznaniu w fizjomanufakturze. Yy, jeszcze razem z kilkoma osobami prowadzimy Centrum w Terapii, terapii Manualnej. Mamy różnych specjalistów. Mamy różnych specjalistów. No, tutaj te zdjęcia zamieściłem tylko po to, żebyście wiedzieli Państwo, że no ta wiedza, która jest, jest sprawdzona przez naszych pacjentów, że wiemy, co robimy, że mamy, mamy jakąś tam wiedzę na temat baniek bądź innych rzeczy, które na, na, co, dzień, które na co dzień, z którymi na, na co dzień działamy. Więc po to jest ten slajd, żebyście wiedzieli, że no jesteśmy źródłem, źródłem rzetelnej wiedzy. Rzetelnej wiedzy. Dziękuję bardzo. Tak. Rzetelnej wiedzy. Dobrze. No, jesteśmy też wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych. Pod tym numerem zawsze można nas sprawdzić, tym bardziej to, co potwierdza rzetelną wiedzę z naszej strony. Dobrze. To tyle y, kwestii wprowadzenia. Zaraz przejdziemy do y, tej części merytorycznej webinaru, y, chociaż cały czas jest, co nie odpowiadamy na pytania, ale cofniemy się do tych pytań, bo pojawiło się parę. Y, co ile dni stawiamy bańki? Panie Elżbieto, to co ile dni stawiam bańki? W teorii można nawet co jeden dzień, natomiast przy drugim, przy drugim, trzecim razie to będzie już bardzo bolesne. Tak, sprawdzałem i boli naprawdę mocno. Czwartego dnia z rzędu nie wytrzymałem. Także tak, co trzy dni to jest chyba, myślimy, takie optimum. Tak, tak, w skrajnych przypadkach co dwa, ale te co trzy dni przerwy spokojnie będą one działać efektywnie i nie będzie to tak boleć. Natomiast to nie jest tak, że powiemy, że o musi Pani dwie, dwa dni czekać, no bo to my tego nie wiemy, to indywidualnie trzeba do tego podejść, natomiast tak standardowo co trzy dni można by je postawić. Czy można stawiać banki w różnych rozmiarach jednocześnie? Pan Andrzej pyta. No o, można, oczywiście, można. że można, ponieważ bańki ma, macie obstawić obszar. Jeżeli mówimy o całym brzuchu, no to jak na przykład użycie bańek trójek, no i nie zmieszczą wam się, no bo, no bo kolce, biodro, kolce biodrowych tam nie, już nie obstawiamy, bo nie ma to sensu, no to stawiamy po prostu bańkę do rozmiaru 2, żeby wypełnić obszar, więc jak najbardziej można te bańki miksować, natomiast staramy się stawiać bańki możliwie jak największe i tutaj takim optymalnym rozmiarem są trójki. Dobra. Pani Magda, po bańkach siedzieć w domu nie wolno bańek przeziębić. Czy, pokaż, czy w każdym przypadku to prawda? W żadnym nie jest to prawda. E, czy na przykład po bańkach na zaparcie też ma siedzieć w domu? Nie, ponieważ po bańkach można wychodzić razu na dwór. E, czy to jednak chodzi o staty przy infekcji? E, znowu nie, ponieważ po bańkach można wychodzić na dwór. Tylko trzeba się ubać stosownie do pogody. Tak, jeśli postawiłem bańki pacjentowi zimą, teraz mam minus dwa w Poznaniu, czy tam ileś tam, no to zakładam, że pacjent tego kabinetu przyszedł ubrany stosownie do temperatury i zakładam, że nie wyjdzie w krótkich spodękach albo w krótkiej koszulce. No tak, zakładam. Wyjdzie ubrany tak jak przed, czyli będzie mu ciepło i to w zupełności wystarczy. Ale morsko właśnie zalecamy z kolei. Tak. Ten sam dzień. Tak, natomiast baniek, nie ma czegoś takiego jak przyjmienie baniek, w sensie wróć. Może źle, źle, źle to zabrzmiało. Po bańkach nie trzeba siedzieć w domu. To jest mit, który wynika pewnie dlatego, że kiedyś jak babcie albo jakieś tak zwane szeptuchy stawiały bańki, to człowiek już był chory i już leżał w łóżku i już po prostu no, parę dni już cierpiał. I był, że tak powiem, zakończony, zawolony. I wtedy po postawieniu tych baniek on i tak leżał w tym łóżku, więc ta trzy szeptucha i tak mu kazała w tym, w tym łóżku leżeć. Więc uważamy, że stąd się wziął ten mit natomiast fizjologicznych aspektów do tego, aby wyleżeć bańki nie ma. Czy bańki są skuteczne przy cieśni nadgarstka? Przy cieśni rzekonej, czyli przy objawach cieśni, które, które mogą występować pomimo braku przerostu więzadów w okolicy kanału nadgarstka, jak najbardziej bańki będą skuteczne, natomiast przy cieśni prawdziwej tutaj... no. Niestety nie. Bańkami nie będziemy w stanie zastymulować w taki sposób tego obszaru, aby uwolnić, uwolnić kanał nadgarstka i nef pośrodkowy. Natomiast większość osób ma cieźnię rzekomą. Nawet ta, która przychodzi ze zdiagnozowaną cieśnią prawdziwą, to często okazuje się, że jednak to była ta rzekoma. Więc próbujcie stawiać, bo, być, bo mamy większą szansę, że to cieźń rzekoma i pomożecie, niż że nie pomożecie. Pan Mateusz, jaki czas po postawieniu baniek można wychodzić na zewnątrz? No, odpowiedziałem już nie ma takiego czasu. Można wychodzić od razu. Ważne tylko, żeby się okryć, żeby okryć miejsce po postawieniu baniek, ponieważ na wskutek owiania tego miejsca może dojść do szybkiego odprowadzania ciepła i do plamy bólu na skórze, takiej plamy podważnieniowej. Pani Irmina, bardzo ciekawe pytanie. Czy potrzebujecie asystentkę, sekretarkę za zioł? ziół? Z takimi stanami, aż chciałby się pracować. <laughs> pani miła, pani jest z poznania? Jeśli tak, to zapraszamy. Tak. Serdecznie zapraszamy, pogadamy sobie. Tak, a jak nie jest pani z poznania, to i tak zapraszamy. Pewnie, że tak, czemu nie? Po jakim czasie od postawienia baniek można iść na basen? Po 24 godzinach, dlatego, że chodzi. Nie o to, że nie można się moczyć, ponieważ jak najbardziej można. Chodzi o to, żeby nie owiać miejsc w postawianiu baniek, więc jak, jest, jak możesz iść w koszulce na basen, no to nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie i chcesz iść tam nago, no to poczekaj te 24 godziny. Często stawiam bańki sportowcom. Czy jest zalecany jakiś czas na odpoczynek przed kolejnym treningiem? O, fajne pytanie. Tak, bańki będą obniżać, obniżać nam chwilowo hemoglobinę, czyli będą wynaczyniać. W związku z tym chociażby te 24 godziny warto by było, żeby taki sportowiec odpoczął, natomiast nie sądzę, żeby tutaj zmniejszyła się jego wydolność na obciążeniach powiedzmy do tych 80-90%. 80, 80 90%. Dopiero odczuwalne to może być przy tak zwanych obciążeniach maksymalnych. Myślę, że tutaj mo może być różnica przez te 24 godziny, a tak to nie. Dobrze. Pan Wojciech pyta, czy będą skuteczne bańki przy łokciu tenisisty? Tak, będą. Będą. Po zdjęciu baniek, czym panowie zafleczacze smarują na przykład okolice pleców? Niczym. <laughs> niczym. My nie smarujemy, my nie używamy, nie używamy żadnych olei, żadnych smarowideł, po prostu niczym. Czy omijamy jakąś okolicę stawiając bańki na brzuchu? Kolce biodrowe przednie górne. Czyli tam, gdzie się kończy brzuch, tam, gdzie tak. się przewiesza wójką z brzuszkiem brzuszek, on się przewiesza na kolcach i tam to omijamy. Ale generalnie stawiamy bańki na całym brzuchu, Również na pępku, bardzo ważne. Tak? To nie jest żaden Matrix. Na pępku można, ale Pani Elżbieto, proszę pamiętać, że mówimy o brzuszkach, które są w pełni, że tak powiem, na ogół zdrowe. Tak? Jeśli są jakieś zmiany skórne, no to w miejscu zmian nie stawiamy. Jeśli jest przepuklina brzuszna, to nie będziemy stawiać baniek. Ale zakładając, że Pani pytanie jest dość ogólne, ale czy pomijam jakieś okolice stawiając bańki na brzuchu? To wyłącznie kolce zdrowe, przednie, górne. I tyle. Tak, a jak jest, jak jest blizna powyżej trzech miesięcy, to na pewno tutaj stawiamy już bańki, tym bardziej w obszarze blizny. Dobrze, czyli na bliznę. Idziemy dalej z tematem, będziemy się wracać do tych pytań, odpowiemy bardzo fajnie, że są, świetnie, ale musimy iść, bo goni nasz czas. A chcemy jeszcze przedstawić materiał nasz. Więc szanowni państwo, jak stawiać bańki przy przeziębieniach? Proszę bardzo. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o przeziębienia. To będziemy, będziemy stawiać bańki różnie zależnie od wieku pacjenta. I zaczniemy sobie od takich maluszków, od w zasadzie noworodków, niemowlaków. I mamy tutaj aplikację między 0 a do około 6 miesiąca życia. I są to dwie małe bańki, rozmiar jak najmniejszy. Jeżeli pytacie mnie, jakie, no my używamy rozmiaru 0. Jeżeli macie mniejsze, to jak najmniejsze bańki. No, i obserwujemy zaczerwienienie pod bańką. Jeżeli zaczerwienienie pod bańką wystąpi, no to po prostu ściągamy te bańki i za dwa dni, 2-3 dni wracamy do ewentualnego stawiania bańek, jeżeli będzie taka potrzeba. Tutaj nie ma określonych czasów i trzeba było wyznaczyć jakiś czas graniczny, którego absolutnie nie wolno przekraczać. My wyznaczyliśmy, żeby to było 5 minut i absolutnie tego czasu nie przekraczać, natomiast to jest czas graniczny, a tak naprawdę mamy to robić do, do zaczerwienienia. Jeszcze 6-12 muszę powiedzieć. Dobrze. Tutaj jeszcze jeżeli chodzi o dziecko między 6 a 12, a 12 miesięcy, no to procedura jest dokładnie taka sama, poza tym, że możemy postawić od dwóch do czterech baniek. Jeżeli dziecko jest większe, to możemy spokojnie użyć czterech baniek między łopatki i także obserwujemy wynaczynienie. Jeżeli zrobi się czerwone pod bańką, no to ściągamy. Nie bójcie się, jeżeli ściągnie się za wcześnie, to najwyżej na drugi dzień przedstawicie znowu i znowu zobaczycie, jakie są te wynacznienia. Natomiast tutaj łatwo jest przesadzić, więc jak tylko zaobserwujemy zaczerwienienie, no to ściągamy bańki. Mogę tylko coś dodać? Jasne. Pamiętajcie tylko, że ten podział 0,6-0,12 miesięcy teraz będzie od pierwszego do, do, do szóstego roku życia, on jest pewnym takim zaokrągleniem. tak? Nie każde dziecko, które ma dwa latka, będzie wyglądało na dwulatka, tylko będzie miał posturę, Rocznego dziecka, tak? Pamiętajcie, że musi się dostosować ilością baniek i czasem aplikacji do rozmiaru i wieku pacjenta, a nie do tego, że chłopacy tak powiedzieli, to tak musi być dobrze. No, my nie widzieliśmy każdego dziecka na świecie, więc nie wiemy, że tak. To są pewne przyjęte ramy, tak? I trzeba, trzeba wziąć pod uwagę, że może dzisiaj w postawie na przykład nie cztery bańki, ale dwie. A jak będzie wszystko ok i nie wyjdą zaczerwienienia, znaczy że jutro mogę postawić cztery bańki na minutę dłużej, tak? Ale pamiętajmy, że to są, że to nie są ścisłe normy. Trzeba pamiętać o tym, że nie każde dziecko jest sobie równe i trzeba tą ilość baniek dozować. dokładnie. Idziemy dalej. Między pierwszym a szóstym rokiem życia można postawić tak zwany trójkąt immunologiczny rozszerzony o Bańki pod łopatkami. I tak tutaj rekomenduję robić. Pierwszy punkt na kręgu C7 jest to punkt przeciwzapalny, więc zapobiegnie nam to skokom temperatury, a przynajmniej powinno. A reszta baniek będzie nam mobilizować układ odpornościowy do działania. I jeżeli chodzi o dzieci między pierwszym a szóstym rokiem życia, to znowu trzeba się tutaj dostosować do dziecka, jeżeli chodzi o czasy aplikacji. My rekomendujemy stawiać pierwszą aplikację na 9 minut i później zwiększać, jeżeli by nie wyszły wynacznienia, aplikacje o 3 minuty aż do momentu osiągnięcia maksymalnie 15 minut i tych 15 minut już nie przekraczamy. Jeżeli przy 15 minutach nie wychodzą wynacznienia, to może oznaczać, że dziecko jest osłabione, trzeba zrobić badanie krwi morfologię podstawową i zobaczyć, co się tam w tej krwi dzieje, czy przypadkiem nie ma obniżonej hemoglobiny, czyli przy przypadkiem dziecko nie ma anemii, bo bardzo często właśnie przy anemii nie wychodzą wynaczynienia po bańkach, ponieważ tej krwi jest za mało. Powiedziałem wszystko? Tak, dobrze. Teraz tutaj jest ten wyjątek. Wyjątek, kiedy nie stawiamy baniek na łopatki. Między 6 a 12 rokiem życia obstawiamy aplikację wzdłuż kręgosłupa, pod łopatkami i na główną część pośladków. I dlaczego nie stawiamy na łopatki? Dlatego, Nie dlatego, że coś się stanie w łopatce, tylko dlatego, że jest to na ten moment. Niepotrzebne i będzie powodować duży dyskomfort podczas postawienia. Dlatego rekomenduję między 6 a 12 rokiem życia omijać łopatki. Pamiętajcie, że jeżeli zrazicie kogoś, zwłaszcza dziecko, między 6 a 12 rokiem życia do bań i to będzie boleć, to nie będzie chciało się poddawać tej procedurze. A nam zależy na tym, żeby zawsze dziecko, kiedy czuje się chore, przychodziło i prosiło o bańki. Moje przynajmniej tak robi. I teraz 12 rok życia, plus. I tutaj już obstawiamy całą strefę płuc łącznie z łopatkami, bo już nie będzie to powodować dyskomfortu. Przystawienie tam baniek idziemy wzdłuż kręgosłupa, stawiamy bańki na pośladki. I to jest aplikacja 12, plus. Jest to aplikacja, która, w której obstawiamy całą strefę płuc, całą strefę ostrzeli. Obstawiamy wszystkie strefy HEDA łącznie z pośladkami, ponieważ ostatnie strefy HEDA są właśnie na pośladkach. Taka aplikacja będzie najodpowiedniejsza do przestrzegania leczniczego przy infekcji dróg oddechowych. Trzeba też pamiętać, że gdyby pacjent był, moc, był osłabiony, to wtedy możemy na przykład zastosować tylko aplikację na strefy HEDA, czyli bez tych baniek już na strefy płuc na opadkach. Też można by taką aplikację zastosować. Czasami mi się zdarza, że odstępuję od tej pełnej i stawiam po prostu tych baniek mniej, stawiam wzdłuż jego supa i stawiam na pocztatki. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest, jest tutaj człowiek, który się do mnie zgłasza? No, po prostu po nim widać, czy jest, jest pełen energii, czy, czy raczej już jest tak zmęczony tą chorobą i, i osłabiony. I to trzeba tutaj dobrać indywidualnie. Pamiętajcie tylko, szanowni państwo, że od 12 roku życia w plus to nie jest do 18 roku życia, tylko od 12 roku życia do na zawsze. Tak? To jest ta aplikacja. I kolejna sprawa, jeżeli 12-latek, 12-latka jest małym dzieckiem, no to wracamy do. Aplikacji na 6-12 miesięcy. Po prostu. Nie forsujemy na siłę żadnych aplikacji, dostosowujemy się do konkretnego przypadku. Super. Dobra, wracamy do pytań. A czy na spastyczne, porażone mięśnie podziałem bańki, czy rozluźnią je? Pani Mar Mar to... pani Mario, przepraszam. Porażone mięśnie, jak są, no to bańki ich nie rozluźnią. Jeśli są mięśnie spastyczne, no to również bańki ich nie rozluźnią. Natomiast jeśli mięśnie są napięte z uwagi na tryb życia, ilość sportu bądź ogólne napięcia mięśniowe wynikające z trybu życia, a nie z chorób neurologicznych, to tutaj bańki faktycznie czasowo będą zmniejszały napięcia mięśniowe. Natomiast jeżeli są bóle przez te mięśnie spastyczne, no to te bóle mogą ulec zmniejszeniu. Natomiast rzeczywiście, tak jak Michał mówi, bańki nie rozluźnią mięśni spastycznych, ale ból można zmniejszyć. Panie Jago, jak postępować przy bólu barku, jak stawiać bańki? Na całym barku i na górnej połowie ramienia z każdej strony. Tak w skrócie można by powiedzieć. Dobra? Tak, Ale właśnie. pytanie jest zbyt ogólne. My na co dzień w gabinecie, yy, yy, dla nas w gabinecie na co dzień nie jest, yy, znaczy nie jest ważne to jest złe słowo. Drugorzędne znaczenie ma miejsce bólu, pierwszorzędne znaczenie ma kiedy boli. Nie od kiedy boli, tylko kiedy boli. No bo inaczej będziemy działać z tym bólem barku, kiedy boli tylko w nocy, a inaczej będziemy działać z bólem barku, gdzie ból barku nasila się wraz z ruchem. A inaczej będziemy działali z bólem barku, jeśli ból nasila się wraz z dłuższym siedzeniem, na przykład u kierowców. To, to, to jest dla nas ważniejsze, a nie to, gdzie boli. Ale ogólnie na pytanie, jak postępować przy bólu barku, tak jak wspomniałem przed chwilą. Czy na nerki możemy stawiać bańki? Dawaj. Mów. Pytanie jest po co? Bo to jest ważne pytanie. Jeżeli mamy cel w tym że na przykład jest piasek na nerkach i chcielibyśmy, żeby ten piasek zszedł, no to możemy próbować postawić takie bańki na nerki. Natomiast długo szukałem wyjaśnień, dlaczego nie stawiać na nerki. No i tutaj Shannon Gilmartin w, swoje, w swojej książce Współczesna terapia bańkowa pisze, żeby nie stawiać na nerki ze względu na przyczepy nerek i że może tam, może tam się coś podrażnić. Ja nie, widzę, ja nie widzę powodu, dla którego miałbym na te nerki te bańki stawiać. W związku z tym ich tam nie stawiamy, ponieważ jeżeli w literaturze pokazują się takie wyjaśnienia, a nie mam, nie mam przyczyny stawiania baniek na nerki, no to po co mam je tam stawiać? W ten sposób do tego podchodzimy. Dobrze, a jak to jest z masażem bańką na celulit? Czy to działa? Tak, działa. Działa. Ja. Wtedy używałem bańki gumowej, tylko że to jest dość, jak ja to mówię, rzezińska technika, czyli bardzo bolesna, ponieważ ten celulit po prostu no, on, no, on, zaczyna pękać pod tym ciśnieniem i dlatego, dlatego później może się zresorbować. Ale tak działa, kiedy przez dwa lata swojego życia na studiach wykonywałem te masaże na celulit i efekty są rewelacyjne. Bardzo polecam. Krzysztof, <grywa> Dobra. Pan Wojciech pyta, gdzie pozostaje węgiel w przypadku łokcia tenisisty. To tak. Na przedramieniu. Tutaj. Na, ba, na, całym, na całym ramieniu. Proszę, nie widać mnie. Cały, o, cały tak bok za, ręki. Cały bok ręki. I tutaj na mięśniu czworobocznym. Tutaj pod obojczykiem. I na całym tyle ręki. Tu, na tym czasie Panie Wojciechu, odniosę to do wcześniejszego pytania na bulbarku. Jak odpowiadałem, obstawiamy, tak jak w przypadku bólu barku, tak, czyli całą łopatkę, cały bark z przodu z tyłu z boku. Dokładałem bańki na cały triceps, czyli na tylną część ramienia, i na cały bok ręki. Tak w skrócie. Dokładnie du w tak. W dużym skrócie. Y czy można stawiać bańki na ślady po pierwszej aplikacji? Jeśli tak, to czy można stawiać je z dnia na dzień? No Zna na dzień, jak mówiliśmy Pani Kasiu, może stawiać bańki, natomiast będzie to dla pacjenta bolesne i nie wiem, czy coś wyniesie do terapii. Natomiast postawienie bańek w śladach pierwszej aplikacji problemem nie jest, jeśli są to sinia, wynacznienia. Widzę ciekawe pytania: a co z blizną po cesarskim cięciu? Blizna po cesarskim cięciu, za, za, zaraz. Blizna po cesarskim cięciu jest blizną jak każda inna i oczywiście. Nie jest to przeciwwskazanie do postawiania baniek, wręcz przeciwnie. A rozumiem, że Pani tutaj pyta o bliznę po cesarskim cięciu w przypadku aplikacji na cały brzuszek i opowiedz Ty o tym. Dobrze, jeżeli mamy bliznę po cesarskim cięciu, ja nazywam, że blizna po cesarskim cięciu to jest cesarzowa wśród blizn, ponieważ mają bardzo wiele osób i jest bardzo dużo tutaj właśnie kontrowersji z tym związanych, jest bardzo dużo pytań. Jeżeli chodzi o bliznę na brzuchu, to po 12 tygodniach od ich powstania można bezpiecznie stawiać na nie bańki. I mówimy tutaj o bliznach fizjologicznych. Trzeba to zaznaczyć bardzo mocno, że nie mówimy tutaj o żadnych patologicznych bliznach typu blizna przerostowa, keloid, blizna, blizna zanikowa. Nie, nie mówimy o takich bliznach. Na takie blizny nie będziemy stawiać baniek, natomiast na blizny fizjologiczne, bo każda blizna fizjologiczna będzie zaburzać pracę powięzi, będzie sztywna, no to trzeba właśnie stawiać bańki. W przypadku aplikacji brzusznej, oczywiście, że stawiamy bańki również na bliznę po cesarskim cięciu, ale po 12 tygodniu od jej powstania, nie wcześniej. Czy bańki można stawiać na ganglionie? Jeśli bańki miały być leczeniem gangliona to zadziałają odwrotnie. Będą zwiększać gangliona. Ponieważ będzie to podciśnienie przyłożone w miejscu, w którym i tak już została została wysączona wysączony płyn zestawu przez przez ścięgna. I jeżeli będziemy chcieli go podciągać, no to będziemy go podciągać po prostu wyżej, będzie się bardziej w nie, wy, wysączać. O. tak. No generalnie na gangliony bańkami nie zadziałamy. Nie. Tyle. Pani Justyna, mojemu tacie nie wychodzą we naczynia w ogóle po 20 minutach. Dlaczego? Są dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że jest absolutnie zdrowy. Tak, może tak, być. tak może być. A druga? A druga jest taka, że ma obniżoną hemoglobinę. A trzecia? A trzecia jest taka, że po prostu może jest tak, że stawia pani bańki bezogniowe i są za lekko zasane. Dlatego nie wychodzą we naczynia. Tak też może być. Czy poza dyskomfortem Ojejku, tak, można zrobić bankami krzywdę? O jejku, zdecydowanie tak. Można dużo, dużo krzywdy zrobić, jak się nie umie stawać O jednej będzie starać. mówić zaraz, czyli o słynnych bomblach. Także tak, można dużo zrobić. Pieprzyki miał tutaj twój temat. A w miejscu, w którym rosną pieprzyki, włókniaki i te będą na żadne miejsce mijać. Wszystko, wszystko, co jest na powierzchni skóry, w sensie na przykład na przykład takie coś jak piegi, to oczywiście tego nie musimy mijać. Natomiast jeśli takie włókniaki albo, albo pieprzyki wychodzą, jak to nazwać? Wychodzą, wystają ze skóry. Wystają ze skóry, dziękuję. To omijamy. Stawiamy jak najgęściej bańki, ale w koło tego miejsca. Nieważne ile wystają. Nawet jak wystają dziesiąta mm, to już wystające omijamy. Tak. Czy u dziecka autystycznego można stawiać bańki? Tak. Jeżeli sobie pozwoli, na to to można. Czy można stawiać bańki na zapalenie miejsca trójdzielnego twarzy? Jeśli tak, to w jakim miejscu? No, wymagałoby to dużej wprawy. Bardzo malutkich bańek. Przed chwilą było pytanie, czy bańki mogą komuś zaszkodzić. <grym> tak, i uważam, że to jest właśnie ta jedna z tych sytuacji, która jest, która możliwi, potencjalnie może tworzyć zagrożenie. Natomiast gdybym miał takiego pacjenta z porażeniem nerwu trójdzielnego, miałbym bańki, bańki rozmiaru wewnętrznego, takie pięciogroszówki. To można by postawić na twarzy. Oczywiście trzeba wtedy z tym człowiekiem porozmawiać, że będą wynaczynienia na twarzy. I to nie będzie pięknie wyglądać. Będzie ale, obity po prostu. Ale jestem przekonany co do tego, że to zadziała. Ale no trzeba uważać, bo jednak ogień tu trzeba na twarzy ogień, postawić. Oko, no... Słuchajcie, rzęsy można spalić. Trzeba uważać. No... A przy, jak ja mam brodę, no to już jest dyskwalifikowany jestem do tej terapii. Pani Monika pyta: bańki na zaburzenie mikcji, Czy można? Jasne. Pytanie, o co chodzi z zaburzeniem mikcji. Też. Ale generalnie można. Jak stać bańki w refluksie? To jest mój temat. Cały brzuch. Po prostu. Jeśli coś chodzi o brzuch, to odpowiedzią będzie zawsze, że stawiam bańki na całym brzuchu. Tak. Tak w skrócie. Tak. W skrócie. Zawsze cały brzuch. Nie wybiórczo narządy, zawsze cały brzuch, ponieważ narządy i tak pracują po pierwsze są motylne, czyli zmieniają swoje położenie, a po drugie one wszystkie współpracują ze sobą. Tutaj nie można odłączyć jednego od drugiego. Nie nadążamy do odpowiedzi na, na pytania. Pani Katarzyna pyta, czy bańki można stawiać na brzuchu po operacji przepukliny pępkowej i rozejściu mięśni prostych, brzuch, mięśni prostych brzucha? Jeszcze spóźniej później druga rzecz, ale generalnie przepuklina brzuszna, brzuszna podkreślam przepuklina, a nie kręgosłupowa, przepuklina brzuszna jest przeciwwskazaniem do postawienia baniek. Rozejście mięśni prostych brzucha również jest przeciwwskazaniem do postawienia baniek. Tutaj Pani zaznacza, że jest wszyta siatka. Co uważasz? Jeżeli jest szyta siatka, a minęło 12 tygodni po operacji brzusznej, to można stawiać na to bańki. Tak. Pani Magdo, już jestem waszą fanką. Dziękujemy Pani Dziękujemy. Magdo. Dziękujemy. Super. Dobra, pani Justyna pyta. Mm, no. Córka ma 4 lata, ma problem z moczeniem nocnym, ma również słabe napięcie mięśniowe. Czyli czy i gdzie można postawić bańki? No. Najrozsądniej będzie w takim środku powiedzieć, że tutaj za dużo bańki nie pomogło. No, zwłaszcza, że bańki obniżają napięcie mięśniowe. Jeżeli napięcie mięśniowe jest obniżone, no to przystawiając bańki, będziemy je jeszcze bardziej obniżać. W związku z tym, no, rekomenduję tutaj zastosować u dziecka i zupełnie inną terapię. Dobrze, wrócimy do pytań, ale musimy dalej z materiałem. Więc teraz druga część, druga część naszego tematu webinaru, czyli co zrobić w przypadku, kiedy wyjdą słynne bąble po bańkach no dawaj i teraz od razu mówimy, o tym sobie trzeba powiedzieć wprost, na tym zdjęciu jasno widać a to jest zdjęcie po postawieniu bańek ogniowych i wyszły takie bąble jasno widać, że nie jest to oparzenie choćby dlatego choćby dlatego, że wtedy bąble wyszłyby na rantach czyli na, po obwodzie a tutaj bąble wyszły troszeczkę po wodzie, ale najwięcej bąbli jest w środku. Tam, gdzie skóra nie była dotykana przez rozgrzaną bańkę. Więc to nie będzie poparzenie. Jakie jest postępowanie w przypadku wystąpienia bąbli? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że bąble mogą wyjść u każdego. Jeśli trzy razy postawiliśmy bańki, i bąble nie wyszły, wcale nie znaczy, że nie wyjdą za czwartym razem. Nikt tego nie wie i mogą wyjść za każdym razem. I one mogą wyjść. Nawet jak jest wszystko postawione ładnie zgodnie ze sztuką, jest na przykład siódma minuta aplikacji, to te bomble mogą wyjść. I to nie jest nasza wina tak naprawdę, one po prostu wyszły. Natomiast jeśli przytrzymaliśmy bańki 30 minut i te bomble wyszły, no to wtedy to już jest nasza wina, nasz błąd w sztuce, bo bańki są maksymalnie na 20-25 minut. Dobra, ale jakie jest postępowanie w przypadku tych bombli? W okresie ostrym, czyli od czasu, kiedy pacjent jest u nas w gabinecie i te bomble wyszły do czasu ich samoistnego pęknięcia yy, przyjmujemy postępowanie takie same jak w przypadku bąbli poparzeniowych, czyli stosujemy plastry typu aqua gel. Są to takie plastry hydrożelowe do kupienia w aptece bądź na internecie i takimi plastrami obkładamy wszystkie bąble. Te plastry, te plastry mają 5 cm średnicy, my takie mamy w gabinecie, chociaż są też większe i my takie 5 cm plastry mamy zawsze w gabinecie bądź zawsze na kursach i bo pokazujemy kursantom, jak, jak się z tym obchodzić, i y, wtedy w każdym miejscu, gdzie te bomble wyszły, y, przykładamy taki plaster i obklejamy y, plastrem elastopor, żeby to się wszystko trzymało. pouczane pacjenta, żeby tych bąbli nie przebijał. Nieważne, czy kiedyś je przebijali, czy nie. Ten płyn, który w środku jest, ma za zadanie właśnie zabezpieczyć tą rankę, a jeśli my przebijemy bańkę, y, prze, prze, przebijemy ten bąbel i ten płyn. Wyleci mówiąc po ludzku, no to niestety pacjent to będzie znacznie bardziej bolało i może szybciej się wdać zakażenie. Więc my po prostu na wszystkie te bąble przyklejamy plaster typu aqua Gel. Proszę pamiętać tylko, że te bąble, tak jak mówię na porządku, nie są to bąble, nie są to bąble oparzeniowe, choćby dlatego, że są takie badania, które mówią, że płyn w środku tych bąbli nie jest płynem surowiczym jak to się dzieje w przypadku bombli oparzeniowych, tylko jest to, jest tam płyn z immunoglobulinami, czyli z, naszego, z naszym układem odpornościowym, tak w skrócie mówiąc, więc jest to zupełnie inny rodzaj bąbli, dlatego nie możemy mówić, że bąble w tym przypadku doszło do poparzenia, ponieważ to nie jest poparzenie, tak? No jeszcze tym bardziej, jeśli bomble potrafią wyjść przykład w 15 minucie, no gdyby to miało być poparzenie, to wyszłyby w minucie pierwszej i w sumie od razu, tak? Także w okresie ostrym, czyli do czasu ich samoistnego pęknięcia, no tak myślę, że około dwóch dni max, stosujemy plastry Aquagel. My również takie plastry dajemy pacjentowi na wynos, a później prosimy, żeby sobie ewentualnie dokupił w aptece. I przyklejamy elastoporem jeszcze. Tak, i przyklejamy elastoporem, tak. A od czasu ich samoistnego pęknięcia, czyli w okresie podostrym, do czasu kompletnego zagojenia się tej blizny stosujemy kolagen. Kolagen, jakiś proszę Kupić fajny kolagen w aptece bądź w sklepie, w drogerii i te, i te miejsca po bąblach smarować kolagenem, dlatego że tym kolagenem unikniemy czegoś takiego, że pozostanie u pacjenta ślad na skórze, wtedy już do końca życia, bo będzie to jako tak jakby mini blizna. I ten kolagen będzie przeciwdziałał wytworzeniu się tej blizny, a pacjent musi się czuć zaopiekowany. W takim przypadku, więc tym bardziej trzeba go pouczyć, żeby taki kolagen stosował. I tak to się jest w przypadku postępowania z bomblami. Tak, ale pamiętajcie, proszę, nie przebijamy. Bardzo ważne. Tak, koniecznie, żeby to był ten kolagen, kolagen aktywny i żeby to był taki kolagen, porządny, z wyższej półki. No niestety takie rzeczy no nie są najtańsze. Mamy tak, że mamy yy, taki większy pojemnik tego kolagenu i takie próbki na i, i, I po prostu pokazujemy pacjentom, jak, 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 to, jak, to, jak to wygląda, i sugerujemy, jaki tutaj kolagen można kupić, czy typu na przykład taki właśnie aktywny. Tak. Dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Na pytania odnośnie bomb a pewno się pojawiły na dole, ale mamy sporo zaległości, więc będziemy jechać więc będziemy jechać dalej. Dobrze. Gdzie stawiać przyciśnięcie nadgarstka? Czytałem gdzieś, że na górnej kręgosłupie. Gdzie stawiać przeciśni nadgarstka? Przyciśnienie nadgarstka znowu trzeba obstawić tak naprawdę prawie całą kończynę. Zaczynając Zaczy, od rzeczywiście kręgosłup, tak, przy kręgosłupie. Cały bark, cały tutaj mięśni czworoboczny, z przodu pod obojczykiem tutaj też stawiamy. Stawiamy przyciśnienie nadgarstka na mięśniu dwugłowym, czyli z przodu ramienia, i stawiamy na przedramieniu oraz w okolicy tutaj kłębu i kłębiku. Oraz tutaj na środku jeszcze można przystawić. Generalnie obstawiamy jak najgęściej, bo nigdy nie wiemy, gdzie ten nerw dokładnie jest uciśnięty, a chcemy go uwolnić na całym przebiegu. Dobrze. Pani Karolina pyta: Jeśli nie ma wystarczającej ilości baniek, by obstawić te plecy, czy mogę to zrobić w kilku etapach? Najlepiej będzie dokupić baniek tyle, żeby wystarczyło na całe plecy. Czyli standardowo my tak uważamy, że tak 40 baniek, tryjekt to jest takie optimum dla większości ludzi dorosłych. Tak. Ale czy można w kilku etapach? Nie. Nie. Muszą być na raz, no bo wynoszenia mają być na raz. Nie wiem, jak to zadziała w kilku etapach. Nigdy nie próbowałem. Nie miałem nigdy takiego problemu, zawsze stawiam to na raz. Czy stawiam bańki podczas gorączki? No dobra, opowiedz o tym, o tym temperaturze. Dobrze, powiedzcie tylko, czy nas widać, bo widzę tutaj, że jakieś pytanie było o kamerę. Widać, widać, na pewno, bo ja widzę. Ok. No. E, o gorączce, tak. Jeżeli chodzi o gorączkę, to jeżeli chcemy obniżyć gorączkę, to można stawiać bańkę jedną na kręg 7 i to będzie obniżyć gorączkę. Jeżeli mamy gorączkę 38, no to możemy zaaplikować bańki. W najgorszym wypadku gorączka wzrośnie do 40%. No i wtedy tutaj, jeżeli mamy gotowość podania leków przeciwgorączkowych, to mamy, że tak powiem, bufor bezpieczeństwa. Natomiast nie robimy tego, tego zapobiegawczo po bańkach, ponieważ to jak wciskanie gazu i hamulca w jednym samochodzie. Natomiast jeżeli wciśnie się za dużo gazu, to czasami ten hamulec trzeba też wcisnąć. Więc możemy podjąć takie ryzyko, które jest niewielkie, no bo w najgorszym wypadku podamy leki przeciwgorączkowe. Natomiast tutaj bańki nie, będą, nie powinny rozpędzać zapalenia, powinny je wręcz obniżać. Tak mówią badania naukowe, że bańki obniżają zapalenie, a nie je zwiększają. Czy można stawiać bańki przy bólu żołądka? Jeśli tak, to gdzie? Znowu wracamy do Na tego, że brzuch. jeśli chodzi o problem z brzuchem, nieważne jaki, to obstawiamy cały brzuch. Tak w skrócie. Więc obstawiamy cały brzuch, bo skąd ja mam wiedzieć, gdzie pa, dany pacjent ma swój żołądek? A może obstawię za mało, a może obstawię za dużo. Tak? Poza tym, już mówiłem wcześniej, że narządy są ułożone w 3D, a nie jeden obok drugiego, obstawiamy cały brzuch. Czy można stawiać bańki na szczękościsk i gdzie? Jeśli chodzi o szczękościsk, to raczej jest to odreagowanie naszego stresu z dnia codziennego i z naszego życia codziennego, przepraszam, z życia codziennego i naszych stresów w pracy. No. Ja nie mam pacjenta przed tobą, więc no, tak to sobie wyobrażam, że o to chodzi w tym pytaniu. I tutaj generalnie, jeśli chodzi o zmniejszenie szczyt, to trzeba zastosować metody, które obniżą nam pobudzenie układu współczulnego, czyli trzeba zadziałać przestrająco. I można wtedy zastosować taką aplikację jak na przeziębienia dla osoby dorosłej. Można. I to wtedy, zmniejszy, zmniejszy, zmniejszy pobudzenie układu współczynnego i y, może się ten szczękość zmniejszy. Ale to tak trochę naokoło, są lepsze metody na to. To jest ciekawe pytanie. Jak interpretować ślad po bańce, gdzie wychodzą bąble? Za każdym razem mniej więcej w tym samym miejscu? Pytanie, czy to, jest, czy to nie jest przypadkiem punkt wątroba 14 w okolicach wątroby? Wątroba 14 jest to punkt w linii pachowej na wysokości wątroby. Tak, czy to jest ten punkt, powiedz nam. Kasiu. Ojejku, to by się trzeba było cofnąć. E, Wszędzie sensie, dobra. Cofniemy się do tego pytania. Trzeba zaprosić jakąś rodzinę obrazującą umiejscowienie baniek na brzuchu. Pani Agnieszko, na całym brzuchu, od prawa do lewa. Od kolca wytwarzanego przedniego górnego do mniej więcej wysokości wyrostka mieczkowatego. Wszędzie tam, gdzie jest brzuch, tam, gdzie nasz wzdyma, tam obstawiamy. Tak, u kobiet to będzie linia stanika. Zaczynamy od, od linii stanika. O! O, no tak, tak. I kończymy tam, gdzie jest gumka od majtek, tam gdzie środek ostatniej bańki. Tak. Czy można poznać bańki na kręgosłup szyjny, przy jeśli przyjeżdża implant? Można, można. Tak. No, gdyby bańki miały zadziałać pośredniowo i uszkodzić implant, no to nie, nie, no nie mam porównania teraz, ale tam nic się nie stanie. Na stra mam straszny kaszel, gdzie postawię bańki na kaszel i ból w klatce. Pani Aneto. Widzę tutaj co najmniej trzy różne przyczyny. I ciężko mi powiedzieć, mam Pani sobie przedstawić te bańki. Ale jeśli kaszel jest straszny od niedawna i jest Pani w czasie infekcji, no to zastosować tę aplikację dla osoby dorosłej. Natomiast jeśli jest to kaszel przewlekły, tak zwany poinfekcyjny, no to tutaj i ból w klatce do tego jeszcze, no to tutaj już jest. No Może ty chcesz coś dodać. Powiem tak, no można zastosować aplikację na tak zwany kaszel przewlekły, czyli można obstawić bańki na klatce piersiowej. U pań należy omijać gruczoł mleczny, czyli trzeba umieć go wyczuć. To dla osoby niewprawionej jest dość, dość komplikuje sprawę, no bo ten gruczoł jest dość słabo wyczuwalny. Przy, za, przy wypracowaniu palpacji jesteś w stanie go wyczuć, natomiast bez tego będzie to, będzie to dość ciężkie. Druga sprawa jest taka, że my tak naprawdę nie wiemy, co się z tobą dzieje, i wolałbym, żebyś nie stawiała tych baniek, dopóki się nie upewnisz, co się dzieje. Ostatnio miałem czterech pacjentów, którzy przyszli do mnie z kaszlem, utrzymującym się około dwóch miesięcy, nie mieli żadnych innych objawów poza lekkim osłabieniem. No i po przyłożeniu stetoskopu i posłuchaniu tego, jak oni, jak oni oddychają, okazało się, że noże w płucach jest orkiestra generalnie, kolokwialnie mówiąc. No, po odesłaniu do lekarza i zbadaniu przez lekarza no, okazało się, że mieli zapalenie płuc. W związku z tym te przewlekłe kaszle obecnie są dość podstępne. Dlatego najpierw diagnostyka, później aplikacja. Tak. Po próżniowym też takie bąble są. Nie wiem do czego tu się pani odnosi, natomiast po bankach bezogniowych ma pani na myśli. Tak, oczywiście, również mogą być bąble po bankach bezogniowych. Yy, oczywiście, że tak. Pani Justyno, wracam do tej córki. Yy, no nie, 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 to nie jest tak, że pani jej szkodzi. Yy, ze spokojem, tutaj proszę się nie stresować. Chodziło nam, pani pytała o mięśnie. Czy zmniejszą się, czy zmniejszą się napięcie mięśniowe? Yy. Wtedy byśmy nie stawiali tych bańek, żeby tego napięcia jeszcze bardziej nie obniżać. Natomiast w przypadku infekcji przeziębień na tak. plecach można te bańki stawiać całkowicie bezpiecznie. Jasne, sensie. to nie zaszkodzi, to tak. jest spokojnie, to nie o to chodziło. To chodziło o aplikacje stricte na dno biednicy. To tutaj bym nie stawiał, ale normalnie na infekcję, w przypadku infekcji można stawiać bańki na plecy. Czy po kursie stawiania bańek naturopata może zawodowo stawać bańki podopiecznym? Yy, naturopata, nie naturopata... W sensie naturopata może stawiać bańki nawet bez kursu stawiania bańek ogniowych. Osoba, która nie jest naturopatą, nie jest wizerapeutą, nie jest zawodem medycznym, jest przyzowią księgową, może stawiać bańki ogniowe i wystawiać za to normalnie paragon. Nigdzie nie jest w naszym prawie napisane, że tylko sama po kursie może stawiać bańki. Oczywiście przydałoby się, żeby sobie po szkoleniach stawiały te bańki, natomiast pytanie jest stricte prawne, pani Natalio, więc odpowiadam, że. Nawet bez kursu może Pani stawiać bańki. Ale kurs daje Pani to know-how, tą co wiedzę, to bezpieczeństwo i certyfikat. Yy, I wtedy. Yy, I to bezpieczeństwo Pani pacjenta, klienta, jeśli chodzi o naturopata, o naturopatę. Więc warto było zrobić szkolenie. Natomiast nie jest ono wymagane. Więc tak, po kursie może Pani stawiać te bańki, ale przed tym kursem również. Mam ginę, czy też można? Można. No dobra. O, handlowiec jakiś się trafił. Tak. Dobra, czy przy zespole ta wrażliwego można? Oczywiście, nawet trzeba, cały brzuszek. Bąble wychodzą pod łopatką bliżej boku, nie w miejscu wątroby. O, to jest pytanie do tych bąbelków. Tak, ale mimo wszystko jest to pod łopatką bliżej boku, czyli tutaj strefa wątroby też będzie, będzie dla nas będzie aktywna. W związku z tym najprawdopodobniej jest przeciążona wątroba. A już nie będziemy tutaj wnikać dlaczego, bo każdy z nas praktycznie ją ma ze względu na jakość pożywienia, jako spożywamy, a jak jeszcze ktoś sobie od czasu do czasu coś dziabnie, no to tym bardziej już ma problem. Czy można stawiać bańki na kręgosłupie? Jasne, że tak. To już mówiliśmy o tym, że można. Pani Angeliko, chodzi, czy można stawiać bańki bezpośrednio na kościach kręgosłupa? Można. Natomiast pytanie w jakim celu? To jakoś nie, nie, nie usprawni jego działania. Ale, jest rana otwarta, to wtedy na kościach nie stawiamy. No, nie? Tak. tak, oczywiście. No to ja otwarte nie znam... rany są przeciwwskazaniem do stawiania baniek, więc jak kość wystaje, to na kości nie stawiamy. Ja nie znam, ja nie znam pacjenta, tak? Odpowiadam bezpośrednio na pytanie, więc trzeba też pamiętać, że rany otwarte oczywiście są przeciwwskazania, Albo zmiany skórne w tym miejscu również. Gdzie dziecku stawić na przewlekły kaszel? Tak. Jakiemu dziecku ile lat? To jest ważne pytanie. No to się może zaraz do tego cofniemy. Skoro bańki obniżają napięcie mięśniowe, to czy można stawiać dzieciom zespołem Downa, u których z reguły to napięcie jest obniżone? W intencji leczenia infekcji można, w intencji rozluźnienia mięśni nie. Tak. Gdzie stawiać banki przy dysfunkcji zwracające od jego? Tylko na całym brzuchu, czy też na plecach mniej więcej na wysokości pianerzy żółciowego? No, może to. No. no to jeżeli chodzi o wszystkie narządy wewnętrzne, to dotyczy wszystkich narządów wewnętrznych, oczywiście. Podstawą jest obstawienie całego brzucha, ale żeby szybciej doprowadzić pacjenta do zdrowia, możemy zamiennie stosować na brzuch, a na przykład za dwa dni możemy położyć wszystkie strefy HEDA, nie tylko tą strefę, wszystkie strefy HEDA, czyli aplikacja od, góry aż, od, od kręgu C7 aż do pośladków i później na przykład za dwa dni znowu obstawić brzuch, żeby też tak tego skóry na tym brzuchu nie męczyć. I to jak najbardziej będzie miało bardzo, bardzo dobry sens. Czy stawia się bańki na podeszwę stopy i na co? Na ostrogę piętową na przykład no, można. Można, oczywiście, że można. Tak, na, na pseudo jaka Mortona na przykład też można. Pytanie o przewlekły kaszel u syna, to jest pięcioletni chłopczyk. Dobrze, czyli jeżeli chodzi o przewlekły kaszel, obstawiasz mu bańki w całej linii obojczyka pod obojczykiem. Od mostka aż do linii pachowej. Pani Kasia pyta, co jest odnośnie taty. Pytanie odnośnie Bombli, Czy mogę dla pewności zrobić aplikację na wątrobę i, po, i poobserwować ślady? Nie, ponieważ bańki stawiamy na całym brzuchu. Co znaczy na wątrobę? Znaczy, że pani płuc nie obstawi, a tam też jest przecież wątroba. Nie ma czegoś takiego. Przepraszam, płuc w sensie na, na plecach, tak? Nie ma czegoś takiego, że obstawię tylko wątrobę albo tylko jej to grube, albo tylko jej to cienkie. Nie ma czegoś takiego. Stawiamy cały brzuch. Zawsze. Yy... Proszę bardzo, Pani To Nie pamiętam, o które pytanie chodziło, ale bardzo miło że się wyjaśniło. <laughs> yy, panie Wojciechu. Tak, proszę jeszcze chwilę. Na bezsenność gdzie postawić bańki. O, to jest ciekawy temat. Yy, yy, pani Ewo, bezcenność. Muszę się dopytać, przepraszam. Niby, niby logiczna rzecz, ale nie można zasnąć. Czy się pani budzi w nocy? Bo to będzie różnica. No nie? Natomiast generalnie wybudzanie. Wybudzanie. No to stosujemy aplikację przestrającą, ale to Krzysiek może bardziej opowiedzieć. Dokładnie tak, jeżeli jest bezsenność, która wybudza nas w nocy. Zazwyczaj dzieje się to między trzecią a piątą rano. No może 3. No właśnie, długa, trzecia do piątej rano. To znaczy, że mamy przestymulowany układ nerwowy, czyli mamy przestymulowany układ nerwowy sympatyczny. To jest to, co mówi, wspomnieliśmy już o tym wcześniej ale może warto to wyjaśnić, że mamy taki mechanizm. Ten mechanizm nazywa się mechanizm walki i mechanizm ucieczki. I teraz na mocy tego mechanizmu, jeżeli to jest mechanizm atawistyczny, czyli odzwierzęcy, kiedy człowieka pierwotnego atakował na przykład tygrys, no to ten człowiek pierwotny miał trzy wyjścia w zasadzie. Albo z nim walczyć, albo uciec, albo jak już było bardzo źle i wiedział, że nie ucieknie, no to mógł upaść i udawać martwego. I teraz tym naszym tygrysem w dzisiejszych czasach może być Toksyczny partner, szef i inne stresujące sytuacje. Może być też współuczestnik ruchu drogowego, na przykład, który nagle wbiegnie nam na pasy, a my nie możemy hamować, tak? I jeżeli my zbieramy te bodźce, i ich nie realizujemy, czyli nie uderzymy nikogo, nie uciekniemy. No to w tym momencie dochodzi do jakby zbierania i nagromadzenia tych bodźców i nagromadzenia tego stresu, i dochodzi do przewlekłego pobudzenia sympatycznego, czyli do nerwicy. I ta nerwica wybudza nas między drugą a 5 rano, ponieważ w tym momencie zachodzi naturalne przełączenie się właśnie na ten układ, który ma nas obudzić. Tylko że normalnie budzi nas on powoli, a tutaj u osób przestymulowanych będzie nas budził tak, na raz. No i w związku z tym należy wykonać aplikację przestającą, która zmniejszy pobudzenie układu nerwowego. Czy na ból haluksa może sobie jakoś pomóc stawiając bańki? Nie. Nie, tutaj pijawki można by zastosować na przykład. Wkładki do butów, żeby profilaktycznie działać na tego haluksa. Tak. Czy macie slajd pokazujący bańki na brzuchu? Tutaj w tym, na, tym, na tej prezentacji nie mamy, ale generalnie no, umówmy się. Cały brzuch. Od gumy, do, od gumy od majtek do linii stanika i do linii pachowych. Obstawiamy cały brzuch łącznie z pępkiem. Tak, a u niektórych, u, u Panów to tam, gdzie się zaginają, zaginają te... Um... Tam, gdzie się o wujka brzuch przerzuca. Tak, ale od góry, jak, jak jest grubszy Pan, no to widać, gdzie się stanik zaczyna, prawda? Tak jak u mnie. <śmiech> 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 Dobra. Gdzie stawiać banki na alergię? Stawiamy tak, jak na infekcję. Dokładnie taka sama procedura. Yy, czy to prawda, że bańki należy stawiać mniej 3 godziny przed snem? Jejku. A dlaczego? No, a czemu nie dwie przed snem? Ja to najbardziej nie. lubię, jak mi żona postawi krótko przed snem i idę od razu do łóżka. To jest najlepsza opcja. Wtedy śpię jak dzidzia. Dobra. Pani Kasiu, bardzo nam miło. Super. Cieszymy się bardzo. Guma od majtek. Dobre. No przepraszamy za kolokwializm, ale trzeba sobie w pracy ułatwiać. My przyjmujemy dużo pacjentów. No i zawsze tłumaczyć anatomię Uwierzcie, proszę Państwa, chcielibyśmy. Ale czasami nawet pacjenci się o to pytają, ale nie chcą tego słuchać. A jak się powie guma od majtek, to każdy wie o co chodzi i jedno się cieszy, że mu jasno i wprost to wytłumaczyliśmy. Ja to dzisiaj nawet pacjentowi odpaliłem prezentację. Z gumą od majtek? Nie, z bańkami. Tak? No świetnie. A czy jak stawiać bańki na relaks? O, proszę bardzo. Tak, obstawiamy wszystkie strefy HEDA wzdłuż kręgosłupa i na pośladki. Pani Ewo, faktycznie było to pytanie, ominęło mnie, przepraszam. Eee, czy może stawiać błękit przed opowiem za panią skóry dorosłego? Oczywiście, że można, ale omijamy zmiany skórne. Eee, Dziękuję, pani Wono. Brawo. Dziękujemy. E, dzieciom stawiam podczas snu. E, nie wiem, czy to pani Dorota stwierdziła, że pani tak stawia swoim dzieciom? E, nie wiem, może, ok, super. Natomiast my stawiamy też w gabinecie. Można to jak najbardziej zrobić. No ja się zastanawiam, co, co by dziecko, co by poczuło dziecko, gdyby nagle się obudziło z bańkami na plecach, gdyby nie wiedziało, że w ogóle były stawiane. Bo ja na przykład bym się wystraszył w takiej sytuacji. Czy a dobra, Panie Doroto, czy to jest OK stawianie podczas snu? No moim zdaniem absolutnie nie, bo mamy tam ogień w ręku, jak się w tym czasie zaczyna pracować z boku na bok i co Pan wtedy zrobi? No, może dojść do nieszczęścia. Więc nie. I wtedy bańki parzą. Właśnie, wtedy się pojawiają mity, że bańki parzą, że bańki kogoś tam popożyły i coś tam, coś tam. Nie. Są sposoby na to, żeby nauczyć dziecko tego, że te bańki nie są złe. Ja na przykład w najczęściej wybieram opcję taką, że najpierw stawiam matce albo ojcu na chwilę te bańki. Później dopiero stawiam dziecku. Albo stawiam dziecku jak leży na mamie i wtedy je postawię. Niektórzy rodzice tak robią. To jest jak dla mnie jak, jak najbardziej ok, jeśli oni tego są, że puszczają dziecku bajki. Mowa też o malutkich dzieciach. No okej, okay, jeśli ktoś tak chce, to spokoj, wtedy może postawić te bańki. Sposobów jest dużo i to jest bezpieczniejsze, moim zdaniem, niż, niż postawienie ich w nocy, jak śpią. Tak, i wcale da się dziecko przekonać, bo moje dziecko, jak się źle czuje, to już samo przynosi mi kwacza i mówi: Tata, przystaw mi bańki. Czy była jest przeciwwskazaniem? Nie jak postawić bęki na wszystkie strefy HEDA? wzdłuż kręgosłupa i górna część pośladka, czyli to co już było na slajdzie na przeziębienia wzdłuż kręgosłupa i górna część łopatki, yy, i górna część pośladków przepraszam starsza Pani całe ciało w plamach jak wątrobowe, lekko wypukłe Pani Marzeno, no, trzeba by było zobaczyć tą Panią ale co do zasady jak są wypukłe no to nie stawiamy mhm, dokładnie Pani Małgorzata, nie wiem, czy Pani dobrze zrozumiała. Aplikacja przestrająca. Jak wygląda aplikacja przestrająca? Albo jest to aplikacja pełna na infekcje dróg oddechowych, tak którą pokazywaliśmy, albo dokładnie to samo, tylko że po prostu bańki są postawione wzdłuż kręgosłupa i na pośladki, czyli jakby obcinamy tę strefę płuc i oskrzeli. Dobrze, Szanowni Państwo, ostatnie parę pytań. Przechodzimy do drugiej części. Tam jest jeszcze ciekawe pytanie. Na tak, końcu. tak, tak, zaraz, widziałem, widziałem. <laughs> W którym miejscu postawić bańkę na ostrogę piętową? Nie bańkę, tylko bańki i całą tylną część całej nogi od pośladka idąc do samej pięty i na podeszwę. Tak stają bańki na strogę piętową, a nie jedną na podeszwę. Mój człowiek nawet przy bajkach ucieka. Rozumiem. Rozumiem, natomiast no w tym sezonie Akurat przyznać się, że nie miałem dzieci do baniek, ponieważ no ja głównie przynajmniej pacjentów bólowych na inne sloty czasowe i jest to ciężkie. Natomiast w zeszłym sezonie mi się zdarzało całkiem sporo i dawałem radę, ale to nie jest tak, żebym sobie zawsze poradził. No, to jest też dla mnie, nie ukrywam trochę stresujące, że jest tutaj dziecko, bo ja nie wiem nigdy, jak dziecko zareaguje. Natomiast zawsze się to jakoś udawało albo nastawia najpierw matce, albo ojcu, później dzieciak leżał na przykład na mamie. No jakoś to można zaradzić. Najmniejszy pacjent, jaki miał, Jakiego ja, ja miałem, to miał 13 miesięcy. Na ten moment mówię. Pacjent, pacjent. Bańki na pobudzenie libido. Tak, i to jest pytanie teraz tak. Czy u mężczyzn, czy u kobiet? Ponieważ natura stworzyła nas tak, że mężczyźni potrzebują innego pobudzenia do tego, żeby mieć libido, i kobiety innego pobudzenia. Więc jak mówiłem Wam o układzie sympatycznym, czyli o tym mechanizmie walki ucieczki, to jeżeli mężczyzna ma pobudzony układ sympatyczny, czyli jest pobudzony do walki czy ucieczki, no to w tym momencie libido mu spada. Więc jeżeli przystawimy mu bańki na przestrojenie lecznicze, no to libido mu wzrośnie. Na przykład u kobiet, kobiety potrzebują pobudzenia sympatycznego, czyli powodują, potrzebują tych emocji, tych bodźców, żeby być pobudzone tutaj seksualnie, żeby im się zwiększało libido. W związku z tym przystawienie baniek będzie raczej powodowało, że im się będzie chciało spać, a nie będzie chciało im się uprawiać seks. Jak stawić bańki na bóle głowy? Pani Mariolu, zależy, jakie bóle głowy? Zbyt ogólne pytanie, ale generalnie powiedzieliśmy to na początku webinaru, bo były już te pytania, a webinar będzie się można odtworzyć na YouTube jutro, więc zachęcam do przejrzenia go jeszcze raz. Pani Iwono, robimy kursy. Już od paru lat robimy kursy i stacjonarne i online. Ale jeszcze chwilkę, Pani Iwono, proszę poczekać z nami. Ostatnie pytania, żeby przejść do. Ostatnie pytania, parę ostatnich pytań żeby jeszcze tutaj troszeczkę nadgonić, a później idziemy do drugiej części. Proszę Państwa, w drugiej części nie będziemy już odpowiadać na pytania. Dobra, więc jeśli ktoś jeszcze się wstrzymuje, to ostatni, ostatni moment. W jaki sposób postawić bańki na przewlekłe zapalenie zatok? No właśnie. Ja? No ty. Na przewlekłe zapalenie zatok możemy wykonać masaż bańką gumową, możemy wykonać po prostu taką malutką bańką gumową, możemy wykonać masaż czoła. Jeżeli chodzi o bańki, no to tyle. Dlaczego my nie stawiamy bańek na zapalenie zatok? Otóż dlatego, że wychodzą wynaczynienia na czole i my to nazywamy aplikacją typu, uwaga, lokowanie produktu Hellboy. To był taki, taka postać, taka postać fikcyjna z filmu, on miał takie po prostu rogi ścięte i tak właśnie wygląda człowiek po przedstawieniu bańek na zatoki. Uważam, że to samo, do, to samo osiągniemy wykonując masaż bańką gumową, a nie będzie tego, tego efektu Hellboya. Jeżeli chodzi o przekowe zapalenie zatok, to są skuteczniejsze techniki na zatoki niż bańki. Techniki konkretnie to są rękoczyny, które można wykonywać w nosie. Na przykład. Ale inne techniki manualne, narzędziowe, w sumie bardziej nie manualne, tylko narzędziowe mówiliśmy na innych naszych webinarach. Odsyłam znowu do YouTube'a. One tam są. Jak długo stawiać bańki dziecku przy alergii ciągłym kaszlu? Co dwa-trzy dni, około dwóch tygodni, później dwa tygodnie przerwy i znowu. Jak długo tu raczej chodzi o czas. Tak mi się wydaje. Jak długo trzymać dziecka? Tak. No to zależy od. To jest Dokładnie tak samo jak na infekcję. Czyli, czyli cofnąć się do początku naszego webinaru i tam jest opowiedziane w stosunku do wieku, jak długo trzymamy bańki. Panie Mereny, jak stawiać na ból kolana? Znowu zbyt ogólne pytanie. Nawet nie wiemy, gdzie boli to kolana. Z przodu, z tyłu, z boku, od środka, nie wiemy kiedy. Przychodzeniu, przy rozchodzeniu, przy schodzeniu ze schodów, przychodzeniu ze schodów. No przede zbyt... wszystkim od kiedy. I od, też, I od kiedy, więc zbyt ogólne pytanie ale można stawiać oczywiście tak czy na żylaki bańki pomogą. Żylaki są przeciwwskazaniem do stawiania baniek w miejscu żylaka. Można stawiać na brzuch to zwiększy drenaż i poprawi poprawi krążenie. Gdzie stawiać bańkę na Bekera? Beckera. Yy. Można generalnie obstawić cały tył kończyny dolnej udo z tyłu i łydkę z tyłu również bym obstawił plus do tego cały pośladek, czyli generalnie całą nogę z tyłu ja bym obstawił, plus do tego na przykład następny dzień albo za dwa dni obstawiłbym jeszcze cały brzuch i tak na zmianę. Od tego bym zaczął, jeśli chodzi o stawianie baniek. Chcesz coś dodać? Nie. Dobra. Pani Pamela, jedno z ostatnich pytań, po powiedzmy, że jeszcze trzy Ile i lecimy dalej. Osłuchowo czyste gardło a kaszel straszny aż do wymiotów, czy stawiać bańki jak na infekcję czy inaczej? Słuchajcie, jestem osuchowo czysty właśnie tych czterech pacjentów, którzy do mnie przyszli i się okazało, że mają zapalenie płuc, to oni też byli osuchowo czyści. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko kaszle aż do wymiotów, trudno mi tutaj wyobrazić sobie, że takie dziecko jest osuchowo czyste, więc ja bym to po prostu jeszcze raz zweryfikował, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy kaszel aż do wymiotów, można stawiać bańki, czy jak na infekcję, I czy, czy jest jakaś infekcja? To jest, po pierwsze, to jest też ważne pytanie, czy to jest kaszel alergiczny, czy to jest kaszel infekcyjny. No bo jeżeli chcemy zmniejszyć odruch kaszlowy, to można postawić bańki pod obojczyki, to zmniejszy odruch kaszlowy. Jeżeli chcemy wywołać przestrojenie, czyli zmobilizować układ odpornościowy do działania, no to możemy postawić aplikację przestrojającą jak na infekcję. Jeżeli mamy do czynienia z alergią, no to możemy zadziałać dwojako, czyli wyhamować odruch kasztu przez przystawienie banie pod obojczyki i dodatkowo jeszcze możemy zadziałać przestrojająco na plecy. Więc wszystko zależy od tego, skąd ten kaszel się bierze, musimy to wiedzieć. Dobra, zobaczę, czy jeszcze jest jakieś pytanie. Teraz zobaczymy. Czy banki działają na spadek masy, na odchudzanie? Nie. Na poprawę funkcji narządu wewnętrznych, przez to lepsze trawienie, tak. Na odchudzanie nie. Dobrze. Szanowni Państwo, ostatnia minutka. Na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy z tego, co widzę, ale ostatnia minutka, jak mi się nie pojawi, że ktoś coś pisze, to lecimy dalej. Ale było dużo fajnych pytań. Tak. Fajnie, 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 fajnie. fajnie. dobrze Nawet musieliśmy się zastanowić nad niektórymi. Tak. Tak, yy, tej Pani mi tylko szkoda, to się zestresowała tą córką, że jej szkodzi, yy, bo myślę o Pani, nie pamiętam tylko Pani imienia. Justyna? Justyna, chyba mm -hmm. tak mi się wydawało, że Justyna. Nic się nie stało, ze spokojem. Myślę o Pani, o Pani Justyna, no. Nic się nie stało, ze, ze spokojem. Może Pani stawiać córce bańki na przemienienie, nie stanie się nic z tym napięciem mięśniowym, ze, ze spokojem. No dobra, dobra, jeszcze jedna wiadomość, coś pisze i lecimy dalej. I lecimy dalej, poczekamy sobie. I dziękuję. No proszę bardzo. <śm> <śm> <śm>